Siemanko, jesteśmy na kukurydzy dzisiaj. Na kukurydzy, na siewa kukurydzy. No nie pokażę cię, utnę ci łeb. Najwyżej już. No jesteśmy u Wąskiego. Ostatnio byliśmy u niego na koszeniu kukurydzy, dzisiaj jesteśmy na sianiu kukurydzy. Zakupił sprzęta z bratem. Siewnik Gaspardo, sześciorzędowy. I co? I daje radę. Sieje John Deerkiem 2740. O. Pole, tu 6 hektarów w jednym kawałku. Pneumatyczny. Resztka może być. Możesz się złapać. Rozstaw. Ale to wiesz, tak samo dziwnie. Tu masz nasionko na wierzchu. Tu jest jedno na wierzchu, tu powinno gdzieś być. Tu jest, o widzisz, tu było. I tu masz. Kurwa, znowu za blisko. No różnie, bo nie to spadło. Dobrze. O, tu masz, tu wyskoczyło. To 16 mniej więcej powinno być. No. Poczekaj, tu powinno być. Chcesz ile 16? Jest tutaj, patrz. No, tutaj. Dosypiemy go całego tą kukurydzą. To. O. Ta papryka kurwa koli w oczy. Co? Ta papryka pieczy w oczy. Trzy? To wszystko? No. Co ty mówisz? No to jest 80 tysięcy, to jest na hektar. 3 hektary. Będzie to 3 hektary? Polecimy dronem, zbadamy. Zbadasz? No wiesz, wizualnie zobaczymy, nie? Się sukarzy. Jak wyjdzie. Wąski, to się taki rzadki, kurwa, ten woreczek dźwigasz. Co? Tam to jest żywy pioł. Na dole? Co? Abyś ściągnął murowanie tam. To się dogadamy, jak będę hopę stawiał. Tak, to samym w skosie tej góry. Ale jak na razie, zadowolony z siewnika? No mi się
się, ja ci powiem tak, jak to wschodzi, tak jak jest teraz widać to zasiane, no, to chyba zajebiście tam było. No bo porównując to, żeśmy, za te pieniądze, to, żeśmy kosili, porównając w listopadzie, no, to kurwa daj spokój. Nie byłem zadowolony z tamtej usługi, co mi ta Boba zrobił. To ten, co kościół ci robił, Kuba? Nie, nie, nie. Inny? No jest. Ale na mini, ale... Dlatego Kuba mówi, że tego już nie będzie zaorać. Się nie opłaci tego orać nawet. Chyba, że tu piasek, to chociaż próchnicę się zrobi, nie? No. Takie jest to miękkie to podłoże. No bo piaszczyste takie, nie? Tutaj właściwie pan poorał, no. Se wpływa ten, wiesz. To piach, sam piach tu jest, nie? Tu w sumie nie ma co innego, siedzie kukurydza tak naprawdę. Kukurydzę przesiak, wiesz, potem niech to przerobi jakieś... Te dwa lata pod rząd musiał być kukurydzę, żeby nabrała te próchnicy ziemia, nie? Potem mógłbyś dać, nie wiem, przeżytko jakieś czy rzepak nawet. Ale cichutko chodzi na siebie, sens będzie głośniejszy. Żeby to było cichutko, nie? A co ty zrobisz, że niwa? Wybiłeś szybę? Nie, nie, nie. Sorry. Mamy go kupili bez szyby. Bez szyby? A. Ile sezonów już dzisiaj pracuje? Ten? To no, nie. No. Ile nie pracuje, czy ile pracuje? No ile pracuje ten? Ile już w gospodarce ma sędziowników? Chyba nie pamiętam. 5-6 sezonów? Jeździ kurwa, nie? No bo tu ta dzwonica, nie dzwonica, skrzynia potrzebna.
Wracamy. Trzeba doprawić nasion. A już godzina nie młoda. A jeszcze deszcze idą. To w sam raz będzie jak malarz na te siewy tutaj. Po wschodzi. No. 30. Daj jej trochę, zobaczymy. Daj jej miodu, o! To ty szóstkę zapiłeś? Wsadzić z wydechu. Na pompie dobrze dana musi mieć. Dobrze i dać na pompie chyba dawki tutaj. Na zewnętrznej pompie hydra ulicznej se lata. I robotę robi. Pole 64 w kawałku było. O, stąd widoki są fajne tu z okolic. Kurda. Zobaczycie zaraz. Żebym nie spadł z tego błotnika, kurwa. O, takie tereny górzyste. Typowe świętokrzyskie, kurwa, góry. No cóż tu dużo gadać. Zróżnicowanie gleb od 6 z do 1. Rzepaki już powoli kwitną. O, widoki przednie.